Mamy 13:30, więc teraz niejako usłyszelibyśmy dzwonek w szkole, więc rozpoczynamy powoli nasz czas na omówienie no niezwykle ciekawego, słodkiego tematu, tematu dotyczącego czekolady, więc proszę się logować. Czy się słyszymy? Mamy czat obok ekranu, więc proponowałabym, żeby korzystać z tego czatu. Można na żywo, na bieżąco komentować, zadawać pytania. Mam nadzieję, że odnajdziemy się w tym czacie. Dzień dobry, Zuzanno. Fajnie, że panie, że dołączacie. I jest mi tym bardziej miło, że wspólnie rozpoczynamy tak naprawdę weekend i to taki słoneczny i to jeszcze w taki słodki sposób, więc mam nadzieję, że to będzie miły początek weekendu i miłe zakończenie całego tygodnia i zostanie taka fascynacja zarówno nauką, jak i żywnością, która jest dla nas taka ważna, a czasami jej nie doceniamy. Dzień dobry wszystkim, cieszę się, że nasza lista zaczyna się zapełniać. Widzę, że mamy 12 uczestników. Bardzo się cieszę z tego wspólnego czasu. Też, czy moglibyście napisać na czacie, czy jestem słyszalna, widoczna, czy wszystko jest w porządku z komunikacją? Myślę, że takie sprawy formalne też są ważne do jakby ustalenia na początku spotkania, żebyśmy na pewno się słyszeli i też, żebyście mnie widzieli, bo myślę, że ten kontakt, mimo że przez internet, przez to, że widzimy się w ten sposób to i słyszymy, jest po prostu taki no, bardziej naturalny. Cieszę się bardzo, że wszystko jest w porządku. Dziękuję za reakcję. Też powinnam na początku jeszcze powiedzieć, że oczywiście pracuję z domu, prowadzę zajęcia online w warunkach domowych. No i jak to bywa w warunkach domowych? Są domownicy. W moim domu jest trzylatek. Ten trzylatek ma na imię Mikołaj i mój synek Mikołaj jest częstym gościem tutaj za mną gdzieś, nie wiem, która jest w którą stronę, tutaj gdzieś w ekranie. No i oczywiście jest takim czynnikiem czasami przeszkadzającym, więc chciałabym ze swojej strony poprosić o taką wyrozumiałość i o taką po prostu takie poczucie humoru co do sytuacji, które czasami po prostu w warunkach takich online na żywo się wydarzają w związku z tym, że biega tutaj trzylatek. Natomiast mam nadzieję, mieliśmy poważną rozmowę z Mikołajem, że będzie grzeczny. O, i już słyszę tutaj... Mikusiu, muszę się na chwilkę wyłączyć, dosłownie na sekundkę. Bardzo przepraszam. Proszę się dołączać do naszego spotkania. Za chwilkę wracam. Oczywiście nie zostawimy Was samych. Wydział Biologii czuwa. Mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze kilka razy z uczniami z Ełku. Sam miasto wspominam bardzo ciepło. Kilka razy byłem, różne fajne rzeczy robiliśmy w Ełku, także edukacyjne. Mam nadzieję, że u Was wiosna w pełni. Już znikam, Pani wróciła. Tak jest, bardzo przepraszam. Właśnie chciałam powiedzieć, że chyba wywołałam wilka z lasu, bo... nim zaczęłam mówić, to właśnie się takie różne sytuacje domowe tutaj wydarzają. Ale myślę, że nie będę już przedłużać, ponieważ no, czas nas nagli i myślę, że ten czas mamy taki ograniczony, bo jak każda lekcja mamy 45 minut na zrealizowanie dzisiejszego tematu. Zazwyczaj tego czasu jest i tak za mało, więc może po prostu przejdę do wykładu, a jeśli zostanie nam troszkę czasu, wtedy będzie fajny czas jeszcze na rozmowę, na dyskusję. Mam nadzieję, że pojawią się pytania. Może też Wy macie różne ciekawostki, ciekawe informacje albo refleksje na temat czekolady, którymi będziemy mogli się podzielić i które zainspirują także mnie i kolegów, tutaj słuchaczy webinarium, więc mam nadzieję, że po prostu tak owocnie przejdziemy przez ten wspólny czas.
Bardzo serdecznie jeszcze raz witam. Nazywam się Ewa Fiedorowicz, jestem doktorem nauk biologicznych. Na co dzień pracuję w Katedrze Biochemii na Wydziale Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Warunki mamy takie, że zajęcia dydaktyczne odbywają się online, tak jak i wasze lekcje. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, właściwie Wydział Biologii i Biotechnologii, realizuje także Uniwersytet Młodego Odkrywcy, tak zwane UMO. Jest to świetny projekt, który pozwala nam na kontakt z wami, na wyjście do szkół i jakby wyjście z naszych laboratoriów i taki kontakt z uczniami, który mam nadzieję zaowocuje wspólną fascynacją nauką i tym, że spotkamy się kiedyś właśnie w murach naszego uniwersytetu, wy jako studenci, a my jako znający już was wykładowcy. Przejdę do omówienia dzisiejszego tematu. Dotyczy on czekolady i właściwie pytania, dlaczego czekolada poprawia nam nastrój. Dobrze, i teraz muszę przełączyć, a nie mam tutaj okienka. Gdzie już tu mam? Och, jest, dobrze, działa wszystko. Będziemy dzisiaj mówić o czekoladzie i mówiąc o czekoladzie i o jej właściwościach, o jej wpływie na nasz organizm, nie sposób jest nie omówić poszczególnych wybranych składników żywności. I żeby mówić o składnikach żywności, warto byłoby najpierw wyjaśnić, czym w ogóle jest żywność. Otóż żywność oznacza wszelkie substancje lub produkty przeznaczone do spożycia przez ludzi lub których spożycia przez ludzi można się spodziewać. Naturalne jest to, że mówiąc o żywności, nie rozważamy tutaj ani używek, ani leków. Jak wiemy, żywność pełni dwie podstawowe funkcje w naszym organizmie i w ogóle w naszym życiu. Po pierwsze, jest źródłem składników energetycznych, budulcowych, odżywczych. Dzięki żywności rośniemy, regenerujemy się, mówimy, myślimy, biegamy. Pełni też taką bardzo ważną rolę społeczną i kulturalną. Przecież celebrujemy święta, spotykamy się na wieczerze wigilijnej, świętujemy śniadanie wielkanocne, umawiamy się na wspólne gotowanie z przyjaciółmi. Jedzenie, żywność po prostu zbliża ludzi, ale oprócz tych dwóch głównych funkcji, mam tu na myśli tego źródła składników potrzebnych, odżywczych dla nas i także tej roli społecznej, żywność pełni także trzecią, taką mniej oczywistą funkcję, o której często nawet nie wiemy. Otóż żywność wpływa na sferę psychiczną człowieka. I co to właściwie oznacza? Otóż wiemy, że niektóre pokarmy niosą dodatkowe, czasem bardzo nieoczekiwane korzyści, które poprawiają pracę mózgu i aktywność psychiczną człowieka. Mało tego, takie składniki mogą modulować nasz nastrój, a także modulować nasz sen. Do takich produktów, które działają modulująco na nasz organizm i na nasz układ nerwowy, należy między innymi czekolada. I wyobraźcie sobie, że czekolada doczekała się takiej bardzo urzędowej, oficjalnej definicji. Otóż wiemy, że według dyrektywy Parlamentu Europejskiego czekolada to jest wyrób czekoladowy z dodatkiem cukrów, zawierający nie mniej niż 35% suchej masy kakaowej ogółem, w tym nie mniej niż 18% masła kakaowego i nie mniej niż 14% suchej masy kakaowej. Tak naprawdę definicja ta jest rzeczywiście taka bardzo urzędowa. My przecież wiemy, że czekolada to jest po prostu przepyszna, słodka, czekoladowa tabliczka, która dostarcza nam mnóstwo radości. I mówiąc o tych głównych składnikach czekolady, chciałabym zwrócić uwagę na to, że należy tutaj między innymi masło kakaowe i proszę zwróćcie uwagę, że to masło kakaowe jest nie ma czekoladowego koloru. Ono jest właściwie bezbarwne, takie lekko mleczno-białe. Natomiast miazga kakaowa to jest to, co nazywamy także kakao i to jest właśnie ten komponent, który nadaje czekoladzie barwę, tę taką bardzo atrakcyjną czekoladową. Dlaczego mówię o tych dwóch składnikach właśnie w tym momencie? Dlatego, że to pozwoli mi wyjaśnić, jakie rodzaje czekolady wyróżniamy.
Myślę, że każdy z Was doskonale wiedziałby, jakie czekolady mamy na półkach sklepowych. Jest to przede wszystkim uwielbiana przez wszystkich, przede wszystkim uwielbiana czekolada mleczna, która zawiera nie mniej niż 25 miazgi kakaowej. Mamy tutaj także tak zwane czekolady ciemne, czyli czekoladę deserową, czekoladę gorzką, no i wreszcie białą czekoladę, która zawiera tłuszcz kakaowy, natomiast nie zawiera masła, miazgi kakaowej, czyli nie ma tego czekoladowego zabarwienia i niektórzy sceptycy mówią, że ta biała czekolada to nie jest taka prawdziwa czekolada i dopiero te ciemne czekolady to jest właśnie istota tych łakoci. I tak naprawdę sama czekolada jest surowcem, który jest takim dopiero wierzchołkiem góry lodowej, bo proszę zwrócić uwagę, czekolada służy nam do wyrobu i czekoladek, pralinek. Możemy pić czekoladę na gorąco, możemy piec ciasta czekoladowe, wiemy, że możemy piec torty czekoladowe, mamy batoniki, mamy lody, mamy desery czekoladowe, no i wreszcie kosmetyki wyprodukowane na bazie czekolady. Stosowana jest także czekolada często w salonach kosmetycznych do takich zabiegów spa, więc jej zastosowanie jest naprawdę ogromne. Mało tego, czekolada to jest taki surowiec, który doczekał się swoistych rodzajów cudów. Proszę zwrócić uwagę, że możemy obdarować swoich bliskich czekoladowym joystickiem, czekoladowymi szminkami, czekoladowymi bucikami. Dla złotej rączki doskonałym prezentem będą chociażby czekoladowe narzędzia. Więc czekolada jest jakby takim materiałem, który jest nie tylko pyszny, ale także daje możliwość takiej kreatywności i wymyślania coraz to nowych, nie boję się użyć słowa, gadżetów, czekoladowych gadżetów. Mało tego, czekolada jest o tyle ważna dla nas, że doczekała się swoich świąt. I zwróćcie uwagę, że 7 lipca, więc całkiem niedługo, będziemy obchodzić Światowy Dzień Gorzkiej Czekolady, a 12 kwietnia, czyli zaledwie miesiąc temu, obchodziliśmy w Polsce Dzień Czekolady. Więc może warto wpisać właśnie te daty w swój kalendarz, aby odpowiednio świętować właśnie podczas tych dni. I dlaczego powinniśmy świętować? Dlatego, że czekolada jest jednym z najchętniej wybieranych deserów. No jest niesamowita. Niektórzy uważają, że życie bez czekolady byłoby i smutne, i nudne. Tak naprawdę czekolada jest produktem, który powstaje dzięki nasionom kakaowca. Kakaowiec jest to roślina, której nazwa łacińska to Theobroma cacao. W tłumaczeniu pokarm bogów. Dlaczego pokarm bogów? Jest to związane z historią czekolady, którą chciałabym pokrótce omówić. Uważam, że jest bardzo ciekawa i warto ją zapamiętać. Pierwsze takie znalezisko dotyczące korzystania z kakao znaleziono już 2000 lat przed naszą erą. Ale tak naprawdę 400 lat przed naszą erą nastąpił taki rozkwit, takie pierwsze próby poważnego stosowania czekolady w życiu codziennym. Było to za czasów Majów, którzy stosowali tak zwaną gorzką wodę. Opracowali oni metodę obróbki nasion kakaowca poprzez fermentację, prażenie, mielenie i właściwie te procesy są stosowane nawet do dziś. Całość Majowie mieszali z wodą, mączką kukurydzianą, doprawiali miodem oraz chili, ale produkt ten wcale nie był słodki, tylko był taki aromatyczny, kakaowy, stąd też Majowie określili swoją czekoladę jako gorzką wodę. Oczywiście nie była to tabliczka czekolady, nadal czekolada Majów miała formę płynną. I dlaczego była pokarmem bogów? Dlatego, że Majowie rozpoczęli stosowanie czekolady podczas rytuałów, podczas świąt. Składali czekoladę, czyli swoją gorzką wodę, jako dar dla bóstw, które ówczesnie wyznawano. I ta czekolada, gorzka woda była zarezerwowana właśnie podczas głównie świąt religijnych. Zamiłowanie do czekolady przejęli od Majów Aztekowie.
I to właśnie oni wzbogacili czekoladę o wanilię, o czerwony pieprz, o płatki kwiatów, więc tutaj ten napój czekoladowy stał się taki bardziej aromatyczny, jeszcze upiększony. I co warto zaznaczyć, napój ten był zarezerwowany tylko dla elit i był stosowany tylko podczas rytuałów, więc był takim rarytasem niedostępnym na co dzień. Warto też powiedzieć, że za czasów Azteków czekolada zaczęła być używana przez kobiety do zabiegów upiększających, więc tutaj znaleziono już nowe zastosowanie czekolady oprócz tego spożywania podczas rytuałów i świąt. Jeśli chodzi o Europę, to Europejczycy poznali nasiona kakaowca dopiero w 1502 roku, oczywiście naszej ery. Mało tego, trzeba zaznaczyć, że przybycie czekolady czy nasion kakaowca na nasz kontynent zawdzięczamy Krzysztofowi Kolumbowi, więc jest nie tylko odkrywcą Ameryki, ale także darczyńcą niemalże dla naszego kontynentu. Dzięki niemu, dzięki Krzysztofowi Kolumbowi zawdzięczamy przybycie czekolady czy nasion kakaowca właśnie do Europy. Ale na początku czekolada w Europie wcale nie zrobiła furory, była wręcz nielubiana. Dopiero ponad 100 lat później, w XVII wieku, czekolada zaczęła zdobywać popularność najpierw w Holandii, potem na terenie dzisiejszych Włoch, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, no i oczywiście Szwajcarii, gdzie intensywna produkcja, taka udoskonalona czekolady ma miejsce do obecnych czasów. W ówczesnym momencie, czyli w tym XVII wieku, czekoladę zaczęto, nie czekoladę właściwie, tylko kakao, zaczęto rozpuszczać w mleku. No na pewno polepszyło to smak niż rozpuszczenie kakao w wodzie. I od tego momentu nastąpił rozkwit i udoskonalanie tego napoju czekoladowego. Wiemy, że w tym czasie we Francji czekolada mogła być spożywana tylko przez elitę, czyli nie była dostępna dla przeciętnego śmiertelnika. Z kolei w 1650 roku w Anglii otwarto pierwszą kawiarnię serwującą czekoladę, jednak cena takiego czekoladowego napoju była na tyle wysoka, że też mogli sobie pozwolić na to tylko nieliczni. No i proszę Państwa, nastąpił przełom. W 1828 roku holenderski chemik wynalazł prasę hydrauliczną, która pozwoliła odseparować masło kakaowe od miazgi i to umożliwiło wyprodukowanie pierwszej tabliczki czekolady. Od tego momentu nastąpił jakby rozkwit produkcji czekolady, stała się ona uwielbiana i pożądana przez większość ludzi. No i właśnie, dzisiejsze czekolady, bo jesteśmy już w czasach współczesnych, jaki jest skład współczesnej czekolady? Otóż jest to przede wszystkim cukier, cukier wszyscy znamy, jest to także miazga kakaowa, czyli ten proszek kakaowy, kakao, o którym już wcześniej wspominałam, jest też tłuszcz kakaowy, czyli ten bezbarwny, czy taki mleczny tłuszcz, który służy nam do uzyskiwania konsystencji w czekoladzie, no i później mogą to być dodatki w postaci śmietanki, mleka w proszku, czy różnych aromatów. Chciałabym zwrócić uwagę na wartość kaloryczną, jaką ma w sobie 100 gramów, czyli jedna tabliczka czekolady. Jest to aż 577 kilokalorii, czyli tyle samo, co dwie kanapki z serem i szynką, które przecież stanowią samodzielny posiłek, natomiast czekolada to nadal jest jednak dla nas słodycz, czyli taka świętość, która powinna być stosowana tylko czasami. No i chciałabym także zwrócić uwagę na zawartość tłuszczu. Może nie na samą gramaturę w tłuszczu w tabliczce czekolady, ale na to, że większą część tłuszczu w całej puli tłuszczów czekolady zajmują tłuszcze, kwasy tłuszczowe nasycone, czyli te najmniej pożądane w naszej diecie. Jednak one, oprócz tej takiej niekorzystnej roli w naszej diecie, mają też bardzo ważną funkcję, taką troszeczkę rozgrzeszającą zawartość tych kwasów tłuszczowych nasyconych w tabliczce czekolady i zaraz o tym
powiem. Więc to jest dobry moment, abyśmy zostawili sobie do rozważenia pytania. Co sprawia, że lubimy jeść czekoladę? Czy czekolada uzależnia? A jeśli uzależnia, to dlaczego? I co to jest czekoladoholizm? No właśnie, konsystencja, smak i zapach są wspaniałe w czekoladzie. Sam smak i zapach oczywiście związany jest z obecnością tych pachnących czekoladowych komponentów. Natomiast jeżeli chodzi o konsystencję, to przepraszam, muszę zrobić 30 sekund przerwy, więc konsystencję omówię za chwilkę, dosłownie momencik, przepraszam. Jestem z powrotem, przepraszam bardzo, no właśnie, mój trzylatek jednak nie skupia się zbyt długo, natomiast staram się podchodzić do tego z poczuciem humoru, bo takie mamy warunki pracy, więc mam nadzieję, że spotkam się z dużym wyrozumieniem z Waszej strony. Więc wracam do tych wspaniałych czynników charakteryzujących czekoladę, jej takie wspaniałe aspekty związane ze smakiem i zapachem. Natomiast głównie chciałabym się tutaj skupić na konsystencji, dlatego że wiemy, że wysoka zawartość starynianów, czyli kwasów tłuszczowych nasyconych, tych, które są no niekorzystne dla naszego organizmu, natomiast nadają one konsystencję czekoladzie. Okazuje się, że czekolada w takiej temperaturze pokojowej jest po prostu ciałem stałym ze względu na wysoką zawartość tych kwasów tłuszczowych nasyconych. Natomiast w momencie, kiedy zaczynamy jeść czekoladę albo trzymać ją w dłoni, czyli ogrzewamy te kostki czekolady, czekolada zaczyna się wspaniale rozpuszczać. Jest to właśnie efekt tego, że zawiera dużą dawkę kwasów tłuszczowych nasyconych. I to, proszę Was, jest tym wspaniałym momentem, kiedy czekolada rozpuszcza się nam w buzi podczas jedzenia i daje przyjemne uczucie właśnie czekoladowego smaku. Więc zarówno konsystencja, smak i zapach czekolady powoduje, że w naszym układzie nerwowym wydzielane są endorfiny, hormony szczęścia. Podczas jedzenia czekolady czujemy po prostu radość. Ale okazuje się, że nie tylko miazga i tłuszcz kakaowy i cukier są zawarte w czekoladzie. To lista wielu składników aktywnych, które są zawarte w tym słodkim przysmaku, a o których istnieniu często nawet nie wiemy i nie zdajemy sobie z tego sprawy. Zwróćcie proszę uwagę, wyszczególniłam tutaj na slajdzie tylko niektóre ze składników aktywnych, które są zawarte w czekoladzie. I mimo, że są to niektóre substancje, ich lista jest już naprawdę imponująca. Chciałabym po kilka zdań opowiedzieć o każdym z tych składników właśnie w kontekście czekolady. Pierwsze na liście są polifenole. Jest to taka bardzo duża grupa związków, do których należą m.in. flawonoidy, zawarte głównie w owocach, w warzywach, też w czerwonym winie, ale wiadomo, że czerwone wino to alkohol, nie będę w ogóle poruszała tego tematu. I polifenole zawarte są właśnie też w kakao. Flawonoidy jako ta grupa należąca do tej dużej grupy polifenoli jest reprezentowana między innymi przez epikatechiny. I to właśnie zawartość epikatechin jest bardzo ważnym czynnikiem związanym z działaniem czekolady na nasz organizm. I jakie to działanie może być? Otóż zobaczcie. Epikatechiny poprawiają pamięć, działają przeciwutleniająco i moim zdaniem jest to najważniejsza funkcja
właśnie ta przeciwutleniająca, antyoksydacyjna. Więc często słyszymy o wolnych rodnikach, które działają w naszym organizmie, powodują szybkie starzenie się skóry. To, że nasze komórki nie działają w prawidłowy sposób, to właśnie potrzebujemy takich czynników przeciwutleniających, które zawarte są między innymi właśnie w kakao. Więc czekolada, kakao to dobre źródło substancji przeciwutleniających, do których należy między innymi epikatechina. Oprócz tego substancja ta działa przeciwzapalnie, obniża aktywność płytek krwi, czyli bierze udział w prawidłowej krzepliwości krwi, poprawia funkcję śródbłonka, a także obniża ciśnienie tętnicze. Wiemy, że największe stężenie epikatechiny po zjedzeniu czekolady osiągamy nawet po 2-3 godzinach od spożycia tego przysmaku, natomiast efekty utrzymują się nawet do 8 godzin. Więc zwróćcie proszę uwagę, że zjedzenie kostki czekolady naprawdę daje jeszcze taki długotrwały efekt w postaci ochrony antyoksydacyjnej. Kolejne substancje, które należy wyszczególnić w tych aktywnych składnikach czekolady, to tryptofan, czyli aminokwas, oraz serotonina, która jest neuroprzekaźnikiem. Jakie jest powiązanie serotoniny z naszym układem nerwowym? Otóż serotonina jest neuroprzekaźnikiem i myślę, że jeśli mam do czynienia z siódmoklasistami, to wiecie już, czym są neuroprzekaźniki, że są to takie substancje wydzielane w naszym układzie nerwowym, które modulują działanie całego układu nerwowego. Są wydzielane przez komórki nerwowe i poprzez synapsy oddziałują na poszczególne komórki między sobą. Neuroprzekaźniki, do których, przepraszam, ósma, zostałam poinformowana, że siódma, bardzo przepraszam, to tym bardziej jestem pewna, że wszyscy wiemy, o czym mówimy, że neuroprzekaźniki są już na pewno znane. Więc neuroprzekaźniki między innymi ogólnie w naszym organizmie mogą poprawiać nastrój, ale jednocześnie tak niekoniecznie dobrze nas pobudzać. Mogą wpływać także na przebieg snu i zmieniać wrażliwość bólową. No i właśnie wracamy do czekolady. W czekoladzie zawarty jest tryptofan, czyli aminokwas, z którego może powstawać serotonina i oprócz tego w czekoladzie zawarta jest też sama serotonina. Więc czekolada jest źródłem serotoniny, a także prekursora do syntezy serotoniny w naszym organizmie, czyli ta serotonina jakby dwoma szlakami w związku ze zjadaniem czekolady dostarczana jest do naszego organizmu. I nie bez znaczenia serotonina jest nazywana hormonem szczęścia, dlatego że wpływa na nasz centralny układ nerwowy, reguluje ośrodek snu, poprawia nasz nastrój, poprawia pamięć, poprawia efekty uczenia się, a niedobór serotoniny może powodować nawet depresję. Więc jedząc czekoladę, dostarczamy naszemu układowi nerwowemu zarówno serotoninę, jak i tryptofanu, dzięki czemu możemy też endogennie, czyli wewnątrz naszego organizmu, produkować serotoninę, czyli hormon szczęścia. Ale uwaga, czekolada to nie jest jedyne źródło serotoniny dla naszego organizmu. Możemy znaleźć takie bardzo zdrowe, dobre zamienniki, jeżeli chodzi o czekoladę i źródło serotoniny. Zwróćcie uwagę, że dobrym źródłem serotoniny jest m.in. awokado, banany, na pewno produkty zawierające aminokwas tryptofan, będzie to na przykład produkty mleczne, chude mleko. Także należy tutaj wymienić orzechy i ogólnie bakalie, więc zamiast tej kolejnej kostki czekolady warto czasami rozważać taki zdrowy zamiennik, tak aby neuroprzekaźniki w naszym organizmie były na dobrym poziomie. Przejdźmy teraz do kolejnego składnika, do fenyloetyloaminy. Czym jest ta substancja? Otóż fenyloetyloamina jest kolejnym neuroprzekaźnikiem funkcjonującym w naszym układzie nerwowym. Mało tego, wiemy, że fenyloetyloamina jest charakterystyczna
charakterystyczna dla takich silnych stanów emocjonalnych, na przykład w momencie, kiedy jesteśmy zakochani. Więc dlatego możemy tę błogość związaną z jedzeniem czekolady i z zawartością w czekoladzie fenyloaminy możemy porównać do uczucia tego zakochania wspaniałego, które jest dla nas bardzo przyjemne. Wiemy, że efektem działania fenyloetyloaminy jest takie uczucie radości, szczęścia, euforii i tego przyjemnego ciepła w sercu. Ale uwaga, fenyloetyloamina jest produktem przemiany fenyloalaniny, czyli aminokwasu. Więc zwróćcie uwagę na to, że każde źródło z żywności, które jest też źródłem fenyloalaniny, będzie dla nas źródłem fenyloetyloaminy. Więc sceptycy czekoladowych zachcianek mogą powiedzieć, że zarówno na przykład chuda wędlinka albo plasterek sera też jest świetnym źródłem do syntezy czy do dostarczenia do naszego organizmu fenyloetyloaminy. I rzeczywiście jest taka grupa osób, która jeżeli czegoś szuka, mówi, że ma na coś ochotę, to nie musi to być koniecznie kostka czekolady, ale porządny plaster sera. I uwaga, to nie jedyny zamiennik dla czekolady, jeżeli chcemy dostarczyć do organizmu fenyloetyloaminę. Okazuje się, że substancja ta jest także wydzielana w znacznych ilościach u osób intensywnie uprawiających sport. I jest ona odpowiedzialna za ten taki bardzo przyjemny efekt tak zwanej euforii biegacza. Czyli w momencie, kiedy ćwiczymy, jesteśmy aktywni fizycznie, także powodujemy to, że neuroprzekaźniki są na prawidłowym poziomie w naszym organizmie, dlatego że sport je właśnie wyzwala. No i kolejny składnik, składniki mineralne, bardzo ważny aspekt, jeżeli chodzi o czekoladę. Wiemy, że czekolada jest źródłem i potasu, i miedzi, manganu, wapnia, żelaza, cynku. Wiemy, że składniki mikro, te mikro i makroelementy no modulują działanie naszego organizmu. Jednak w czekoladzie najważniejszy jest magnez. Nie ma prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego, mięśni, dobrego stanu naszej skóry, paznokci bez dobrego stężenia magnezu w naszym organizmie. I to właśnie czekolada jest jednym z takich dobrych i znanych źródeł magnezu dla naszego organizmu. Ale znowu jesteśmy w stanie wybrać zdrowe zamienniki. Możemy też magnez dostarczać do naszego organizmu, jedząc orzechy, wszelkiego rodzaju liście, rośliny strączkowe, a także ryby, no i oczywiście kakao czy czekoladę. Więc jedzmy magnez, czy produkty bogate w magnez, tak aby uniknąć chociażby stanów depresyjnych. No i kolejna grupa związków, metyloksantyny. Nazwa trudna, ale jestem przekonana, że każdy z nas o metyloksantynach mógłby dużo powiedzieć. Dlaczego? Dlatego, że do metyloksantyn należy chociażby dobrze znana kofeina. Oprócz tego możemy tutaj zaliczyć teobrominę i teofilinę i wszystkie te trzy składniki, czyli kofeina, teobromina i teofilina są zawarte w czekoladzie i jej pobudzający efekt jest związany właśnie z zawartością tych składników. No właśnie, kofeina, taka substancja bardzo nam taka kontrowersyjna. Niektórzy nie wyobrażają sobie życia bez kofeiny, ale jednocześnie kofeina uzależnia i daje szereg takich niedobrych skutków w naszym organizmie. Oszacowano nawet, że maksymalna dawka dzienna kofeiny to jest 1 gram. I jest to dawka, która nie powinna być przekraczana i mało tego, nasz organizm jako taki doskonały układ wytworzył sobie mechanizm obronny przeciwko przedawkowaniu kofeiny. Jeżeli będziemy dostarczać zbyt dużo kofeiny do naszego organizmu, to wtedy czujemy się źle, mamy mdłości, jest nam niedobrze, kręci nam się w głowie, więc jak najbardziej w naszym organizmie istnieją mechanizmy obronne. Mikołaj, cichutko. Mechanizmy obronne, jeżeli chodzi o dostarczanie kofeiny. I teraz zwróćcie uwagę, że jedna tabliczka gorzkiej czekolady ma tyle samo kofeiny, co porządna filiżanka kawy.
Tyle samo kofeiny, co jedna tabliczka czekolady, mają aż dwie puszki popularnego napoju typu cola. I tyle samo kofeiny, co jedna tabliczka czekolady, ma jedna puszka energetyka, która przecież naprawdę działa na nas pobudzająco. Więc warto rozważyć tę zawartość kofeiny w różnych produktach, zanim sięgniemy po kolejną kostkę czekolady. Przejdźmy do kolejnego składnika, takiego aktywnego, pobudzającego w naszym organizmie. Jest to anandamid. Otóż anandamid jest to kolejny, trzeci już omawiany dzisiaj neuroprzekaźnik, który działa w naszym układzie nerwowym, mało tego, działa za pośrednictwem układu opioidowego, czyli takiego, który mówimy, że jest taki narkotyczny nawet dla naszego organizmu, czyli może też uzależniać. Wiemy, że anandamid uczestniczy, czy bierze udział, jest substancją, która ma znaczenie w procesie uczenia się, zapamiętywania, moduluje nasz sen oraz jakby uczucie głodu. Mało tego, wiemy, że anandamid, czyli od łacińskiej nazwy ananda, to jest błogość, czyli jakby anandamid i jego prawidłowe stężenie w organizmie daje nam takie uczucie błogości, relaksujemy się, mówimy czasami odpływamy. I właśnie oszacowano, że żeby był ten efekt takiego odpłynięcia, takiego innego niemalże stanu świadomości u człowieka 70-kilogramowego, czyli u przeciętnego dorosłego człowieka, to należałoby zjeść aż 25 kg czekolady. Czyli taka ilość czekolady dostarczy taką ilość anandamidu, żeby wprowadzić w człowieka w taki prawdziwy stan błogości. Oczywiście zjedzenie 25 kg czekolady jest mam nadzieję, niewykonalne. Natomiast świetnie uzmysławia nam, jaka jest koncentracja tych substancji, niektórych aktywnych właśnie w czekoladzie. No właśnie, i tutaj znowu się pojawia zamiennik. Zamiast sięgnąć po kolejną tabliczkę czekolady, żeby doprowadzić do prawidłowego stężenia anandamidu w naszym organizmie, lepiej jednak iść pobiegać. Okazuje się bowiem, że sport powoduje także utrzymywanie prawidłowego stężenia anandamidu jako tego neuroprzekaźnika w naszym organizmie i może wyzwolić tak zwany właśnie efekt euforii biegacza, więc zamiast sięgać po kolejne słodycze, które ulepszają czasami nam życie, dają nam dużo radości, to jednak wprowadzają też troszeczkę zamętu w naszym organizmie, więc czasami lepiej jednak wybrać po prostu trening. No i kolejny, ostatni już składnik na naszej liście, po prostu cukier, bardzo dobrze nam znany. O cukrze tak naprawdę można mówić godzinami. Chciałabym się skupić na kilku kluczowych informacjach. Przede wszystkim na tej, że mózg odżywia się glukozą. W niektórych przypadkach także źródłem energetycznym dla mózgu mogą być ciała kotenowe, natomiast tego aspektu w ogóle nie chciałabym poruszać i skupmy się na informacji, że mózg jest taki glukożerczy i odżywia się glukozą, ale nie potrafi jej magazynować. I tu właśnie pojawia się problem. Z tego względu, że mózg odżywia się glukozą, ale nie potrafi jej magazynować, powinniśmy mieć stały poziom cukru w naszym organizmie i regularnie go do organizmu dostarczać. Więc sam w sobie cukier jako taka substancja energetyczna jest okej, jest w porządku, jest nam potrzebna, ale niestety cukier jest wszędzie i my przedawkowujemy cukier. Siadaj, Mikuś. Często przedawkowujemy cukier w naszej diecie i tu pojawiają się problemy. Więc omawiając cukier, należy rozważyć zarówno jego plusy, jak i minusy. Jakie są plusy? Otóż wiemy, że u osób starszych glukoza poprawia pamięć krótkotrwałą, taką krótkoterminową i skraca czas podejmowania decyzji. Ponadto także wyższe stężenie glukozy we krwi może korelować z szybszym przetwarzaniem informacji i lepszym przypominaniem słów. Mało tego, samo takie uczucie tego słodkiego smaku
tego słodkiego smaku, powoduje, że jesteśmy szczęśliwi, to jest Mikołaj, powoduje, że jesteśmy szczęśliwi i w naszym układzie nerwowym powstają endorfiny. No ale są też minusy. Wiemy, że nadmiar cukru w naszym organizmie często związany jest z występowaniem cukrzycy i mało tego, u cukrzyków często ryzyko wystąpienia choroby Alzheimera jest nawet dwukrotnie większe niż u osób bez tej dolegliwości. Choroby neurodegradacyjne, zaburzenia ze strony układu nerwowego, nadmierne pobudzenie, czasami nawet autoagresja mogą być związane z zbyt dużym stężeniem cukru w naszym organizmie. Nadmiar cukru powoduje rozdrażnienie, niepokój, dlatego nie wolno jeść nadmiaru cukru wieczorem. Będziemy mieli problem z zaśnięciem, będziemy rozdrażnieni, rozkojarzeni, nic dobrego ten cukier wieczorem nam nie przyniesie. I tu takie podsumowanie, jeżeli chodzi o wszystkie składniki, o których mówiliśmy. Wiemy, że wszystkie te komponenty, które zawarte są na przykład w czekoladzie, oddziałują na układ nagrody. Ten układ nagrody jest także nazywany ośrodkiem przyjemności i jest takim zbiorem struktur w naszym układzie nerwowym. Jest on właściwie, ten układ nagrody jest częścią większego układu, układu limbicznego, który jest odpowiedzialny między innymi za powstawanie emocji, także za odczuwanie zadowolenia, za motywację, za przyjemność. Więc na pewno pobudzanie tego układu limbicznego, a co za tym idzie, ośrodka przyjemności czy układu nagrody, będzie działało korzystnie na nasz organizm. Ale uwaga, regularne pobudzanie ośrodka nagrody sprzyja też uzależnieniom, dlatego też we wszystkim należy zachować umiar. No i podsumujmy to wystąpienie. Jakie są plusy i minusy jedzenia czekolady, bo nic nie jest ani czarne, ani białe. Jakie są pozytywne efekty? Otóż już wiemy, że składniki aktywne w czekoladzie nie dość, że powodują takie uczucie szczęścia, to jeszcze mogą przyczynić się do obniżenia nadciśnienia, do zmniejszenia ryzyka wystąpienia miażdżycy, do lepszej, mogą powodować lepszą krzepliwość krwi, łagodzić stany zapalne w naszym organizmie, łagodzić stany depresyjne czy zapobiegać depresji, a także poprawiają naszą pamięć i uwaga, działają przeciwzmarszczkowo, bo przecież są przeciwutleniaczami. Natomiast istnieją bardzo poważne przeciwwskazania do objadania się czekoladą. No i tu logiczna sprawa. Na pewno zjedzenie zbyt dużej ilości czekolady sprzyja powstawaniu nadwagi i otyłości. Może także dojść do rozwoju choroby refluksowej, przełyku, także do różnych alergii oraz do wystąpienia chociażby kamicy nerkowej. Więc trzeba wyważyć jedzenie czekolady i oczywiście zachowywać umiar. Natomiast myślę, że wiedza odnośnie tego modulującego działania czekolady na nasz układ nerwowy jest naprawdę ogromną frajdą i może nam się przydać w życiu codziennym. I proszę, żebyście pamiętali, że nasz dobry nastrój, nasze kontakty z innymi ludźmi, mało tego, czasami nawet i sukcesy zawodowe, zależą od tego, w jaki sposób działa nasz umysł, więc w dużej mierze od tego, jak się odżywiamy i dodałabym też od tego, jaki styl życia prowadzimy. I tym sposobem bardzo, bardzo dziękuję za uwagę. Widziałam, że tutaj na czacie troszeczkę się dzieje. Nie zawsze miałam możliwość, żeby zerkać w pytania, jeżeli chodzi o czat, dlatego że tutaj z jednej strony mój Mikołaj, z drugiej strony chciałam naprawdę skupić się na przedstawieniu informacji, na wyjaśnieniu informacji zawartych w slajdach, więc czasami nie do końca byłam na bieżąco ze slajdem, natomiast widziałam takie zdanie, że czekolada niedobra jest na noc. I to jest prawda, czekolada nie jest dobra na noc, ale na przykład starta czekolada do naszego muesli na śniadanie, czy kostka czekolady dodana do śniadania może naprawdę zapewnić nam miły dzień i takie dobre funkcjonowanie naszego organizmu. Są jakieś pytania?
Śmiało, a może wy macie jakieś fajne ciekawostki, wiedzę, która jest taka na tyle ciekawa, że warto się nią teraz podzielić, bo przyznam szczerze, że nauczyciele bardzo dużo się uczą od was, od uczniów, od studentów, więc jakby ten przepływ wiedzy między nami naprawdę jest świetny, inspirujący i zawsze zachęcam, żebyśmy byli dla siebie wzajemną inspiracją i takim źródłem wiedzy. Zbliżamy się do końca dzisiejszej lekcji. Jaka jest praca domowa? Świetne, świetne pytanie. Myślę, że praca domowa to po prostu nie będzie pracy domowej. Myślę, że praca domowa jest taka. Bądźcie szczęśliwi z czekoladą czy bez. Myślę, że to jest chyba najlepsza praca domowa po prostu nie tylko na dziś, ale i na całe życie. Pani Katarzyno, cieszę jak na każdej lekcji, świetne podsumowanie. Myślę, że jednak ta praca domowa związana z tym, że... Pani Katarzyna, mój synek bardzo Panią pozdrawia, jak i wszystkich uczestników dzisiejszego spotkania. Myślę, że jednak zostanę przy takich zaleceniach, jeżeli chodzi o pracę domową. Tu pojawiło się pytanie, czy czekoladę lepiej zjeść przed treningiem, czy po? Myślę, że przed, dlatego że my dostarczymy sobie dobrego humoru, a potem jeszcze poprawimy ten dobry nastrój treningiem i będziemy mieli zapewniony dobry czas po treningu. Czyli ten efekt treningu jeszcze sobie możemy wzmocnić. Oczywiście też właśnie moja odpowiedź podyktowana jest tym, że czekolada to jest duże źródło energii, tak? Więc myślę, że jednak przed treningiem. Czyli jak zjemy czekoladę, to koniecznie potrzebny jest potem trening jeszcze. Czy konieczny? Zalecany. Tak, zalecany. Tak jest. Przyznam szczerze, że ja jestem taką osobą, która za bardzo ja bardzo lubię czekoladę, natomiast jeżeli mam wybór czekolada czy ser, zawsze wybiorę ser, czyli fenyloetyloamina do mojego organizmu dostarczana jest raczej z serem. No i czasami popijana kakao. Dobrze, bardzo dziękuję za Waszą uwagę, za poświęcony czas, za ten wspólny czas, zwłaszcza, że jest piątek, zaczynamy weekend, kończymy tydzień, powoli nie wiem, kiedy uczniowie wracają do szkoły, natomiast my powolutku, przynajmniej ja powolutku chciałabym już wracać do pracy, więc to nauczanie online myślę, że powoli zacznie przeradzać się w dużo taką prostszą sytuację. Na razie tutaj mam jeszcze wielkiego pasjonata czekolady i oboje z Mikołajem bardzo, bardzo pozdrawiamy Was i dziękuję za uwagę. Dziękuję za spotkanie i do zobaczenia online z Ełkiem, bo jeszcze zaplanowane są dwa spotkania.